wykonany przez studentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. W ubiegłym roku przyszło nam do głowy, że jako studenci Uniwersytetu Medycznego moglibyśmy zorganizować coś wspólnie. Zaprosić do udziału znane postacie, aktorów, kogoś, kto mógłby wnieść trochę radości w życie dzieci. Naszym celem było pokazanie, że nie trzeba dużych pieniędzy, żeby sprawić komuś trochę przyjemności. No bo to jest podstawowa broń tamtych czasów, czyli miecz. Tarcze. Proszę bardzo, ktoś niech zaprezentuje, jak to było używane. Do zasłonięcia całej postaci przy walce, żeby tam się krzywda nie działa. Spróbuj, chodź, zobacz! Trzeba jednej ciągnąć. O, ciężki balonu trzeba zostawić. Pok, pok. Boli? Nie. Nie boli? Tylko... Zdajemy sobie sprawę z tego, że dla dzieci to jest bardzo... ciężkie przeżycie, pobyt w szpitalu, jak również dla ich rodziców. I myślę, że w ten sposób, to jest taki szczególny dzień, to jest jedyny dzień w roku, kiedy świętujemy Dzień Dziecka. Oczywiście powinniśmy o tym pamiętać codziennie, że dziecko jest to wyjątkową osobą, prawda? Nasza przyszłość leży w ich rękach. Czy potańczysz dla dzieci z okazji nadchodzącego Dnia Dziecka? Wiadomo, że nie są w szpitalu, nie mogą wyjść na zewnątrz, więc my przyszliśmy do nich jako atrakcja. Mamy się TLT, czyli grupa OCB, rodzina Ice Breakers. Zajmujemy się tańcem, no i przyszliśmy zrobić wszystko, żeby jak najbardziej stworzyć uśmiech dla dzieci. Przemiła dziewczynka imieniem Czerwony Tapurek. No! Przemiła dziewczynka miała być. Mieszkała, jak wszyscy wiecie, w małym domku na skraju lasu wraz ze swą mamą. Co to? Już ja w kapturku! 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 Na pewno zaraz przyjdzie, to dobre dziecko. Kapturku! Kapturek! Dnia dziecka zbliżającego się. Szybko tam zdrowiejcie, jedz się dużo owoców. Nasza zdrowia. Strona. Prawdziwy futbolista. Ale wyglądasz. Zawodowo. Ale jesteś mężczyzna. Wiele osób z drużyny studiowało na tej uczelni. Mieliśmy tutaj zajęcia, wiemy jaka to jest specyfika pracy w szpitalu, jak to wszystko wygląda, dlatego zależy nam na tym, żeby chociaż jeden dzień w roku oderwać dzieci od ich jakiejś tam hospitalizacji. Ogólnie idea jest taka, no chcemy, powiem już tak może po medycznemu, zarażać dzieci w pozytywnym tego słowa znaczeniu do sportu. Wiadomo jakie mamy czasy, jest miniaturyzacja sprzętu, jest dużo komputerów, laptopów, tabletów i innych takich urządzeń. Chcemy, aby dzieci się interesowały sportem jakimkolwiek.